Jubileuszowa, bo piąta edycja odsłonięcia kolejnych gwiazd na Alei Olimpijczyków i Mistrzów Sportu odbyła się dziś w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szalmant. Podczas uroczystości odsłonięto obelisk Kazimierza Górskiego oraz 15 pamiątkowych tablic poświęconych wybitnym postaciom polskiego sportu. Wśród upamiętnionych osób znajdą się m.in. medaliści Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata. Piłkarz i trener Kazimierz Górski, piłkarze Kazimierz Dejna, Adam Musiał i Marian Ostafiński, mistrz olimpijski w piłce siatkowej Zbigniew Lubiejewski, mistrz olimpijski w jeździectwie Jan Kowalczyk, pięcioboista Dariusz Goździak, pięściarze Józef Grudzień, Leszek Błażyński, Krzysztof Kosedowski, Jan Dydak i Kazimierz Adach, skoczek narciarski Antoni Łaciak, kajakarz Marek Łubik, badmintonista Michał Łogosz i oszczepniczka Maria Magdalena Andrejczyk. Aleja Olimpijczyków i Mistrzów Sportu to wspólna inicjatywa Wosiru Szelment oraz Wojciecha Fortuny, mistrza olimpijskiego i mistrza świata z Sapporo w 1972 roku, który od kilkunastu lat związany jest z ośrodkiem. To właśnie w 2017 roku pojawił się pomysł, aby w północno-wschodniej Polsce powstało miejsce, w którym zostaną upamiętnieni polscy sportowcy, medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski, a także uczestnicy prestiżowych zawodów sportowych. Znam historię sportu, a historia sportu to historia Polski, więc chciałem uhonorować sportowców zapomnianych, tych żyjących i tych świętej pamięci. Wtedy odsłanialiśmy 7 płyt. Trudno to było nazwać aleją, to była alejka. Ale mamy 56 płyt, 2 obeliska. Jeszcze nie skończyłem tej piątej edycji. A już 6 sponsorów się zgłosiło z pieniążkami do mnie. Kontynuuj dalej. Kocham tych ludzi, kocham sport i za waszym pośrednictwem chciałem ich wszystkich pozdrowić. W ciągu 4 lat w Szelmencie odsłonięto 37 kamiennych tablic, a także obelisk poświęcony świętej pamięci Januszowi Forteckiemu, trenerowi kadry narodowej skoczków narciarskich, pierwszemu trenerowi Wojciecha Fortunę. Oprócz sportowców w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, parlamentarzyści, samorządowcy i licznie zaproszeni goście. Obelisk Kazimierza Górskiego odsłaniał m.in. jego syn Dariusz. Zawsze czuję dumę, jak się mówi o moim tacie. Ale to nie tylko ja, to nie tylko moje uczucie, to jak widać, ludzie pamiętają. Chwała im za to i dziękuję im serdecznie. Naprawdę to jest, no, to jest jakieś wróżenie. Dzięki panu Wojtkowi Fortunie oczywiście i władzom, tak, bo to tutaj, no, ludzie dobrej woli, że tak powiem, o właśnie. Oni to stworzyli, wymyślili i kontynuują, bo już widać, że to nie jest jeszcze koniec. Gwiazdę Marii Magdaleny Andrejczyk, olimpijskiej medalistce w rzucie oszczepem, odsłaniali jej rodzice. Małgorzata Andrejczyk, mama Marii, nie kryła wzruszenia. Nasze dziecko pokonało wszystkie trudności, że pokonało chorobę, pokonało wszelkie lęki, niepokoje i jest na samym szczycie, jest druga na świecie. Co możemy czuć? Dumę i radość. To były bardzo trudne dni, to były trudne emocje. Ta wielka radość to też jest trud. My widzieliśmy każdy dzień, no i każdą minutę tego, jak nasze dziecko wspinało się na ten szczyt. I wiemy, jak ciężka to była droga. Dlatego tyle emocji, dlatego tyle dumy, ale takiej przeplatanej emocjami, takiej nostalgii, zastanowienia nad tym, jak trudno jej było, jak ciężko, ale poradziła sobie. Odsłoniętą gwiazdę ukoronowaniem swojej kariery określił Michał Łogosz, badmintonista SKB Litpol Malow Suwałki. Tutaj będąc wśród tych wszystkich ludzi, nazwisk, no, ogarnęła mnie naprawdę taka nieprawdopodobna nobilitacja. Jest to dla mnie, ja już mam 43 lata, już jest to ukurowanie takiej mojej przygody ze sportem, tego, co osiągnąłem, zdrowia, które straciłem i to, że reprezentowałem swój kraj, region i jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że tu jestem i że mogę uczestniczyć w takim wydarzeniu, bo ta tablica, która tak naprawdę pozwoli pamiętać mnie jeszcze w jakikolwiek sposób za lat 10, 20, 30, może moje dzieci, wnuki będą tu przyjeżdżały to oglądać, jest dla mnie bardzo ważne. Daniel Racis, prezes Wosir Szelment, zapewnia, że aleja będzie rozwijana. Jak mówi, sportowy ośrodek w naturalny sposób powinien promować zawodowe dyscypliny sportowe. Dla Szelmentu ta aleja jest jakimś takim symbolem, tak? Szelment, który jakby promuje aktywność fizyczną, Szelment, który promuje sport,
no, naturalnym jest, że będzie też promował wszystkie zawodowe związane z tym czynności sportowe. No i tutaj mamy najlepszych sportowców, najlepszych mistrzów olimpijskich w naszej historii, jacy się nam przytrafili po drodze w różnych dyscyplinach sportu. Pan Wojciech Fortuna zadbał o to, żeby ci sportowcy byli wyróżnieni. W tym roku jest głównym tutaj obeliskiem pan Kazimierz Górski, który, no, wiadomo, był wspaniałym trenerem, z którym reprezentacja Polski osiągała najlepsze sukcesy w swojej historii. Może to się znowu wydarzy, po ostatnim meczu tak wygląda, że jest coraz lepiej. No i Aleja przede wszystkim jest już taką tradycją. To jest tradycja, którą będziemy kontynuować, także mogę już w tym miejscu zaprosić na przyszły rok. Odsłonięcie gwiazd było wydarzeniem towarzyszącym obchodom 57. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka, które w tym roku odbywają się w Suwałkach. Ich oficjalna inauguracja odbędzie się w sobotę na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym. Na to wydarzenie zapraszał zebranych Czesław Rankiewicz, prezydent miasta. Mówią o tych osiągnięciach, tych dokonaniach naszych sportowców, którzy przeszli do historii polskiego sportu. A my w tym zakątku Polski północno-wschodniej chcemy mówić o tym, chcemy pokazywać te osoby, które rozsławiały polski sport na arenach świata, Europy i w Polsce. I cieszymy się, że sport ma mocne miejsce w działalności suwalskiego samorządu, że mamy osiągnięcia naszych sportowców, naszych stypendystów. Wymienię tutaj chociażby Majkę Andrzejczyk. Radio.